No i tak się zaczęło. A początek oficjalny nastąpił w roku 67, kiedy było na Zyfrąborku już więcej niż mieszkańców, ponad 1500, i kiedy ruszyły prace. Dzisiaj bym tym spychaczem po ulicach asfaltowych już nie wjechał. Widzisz, ten spychacz był nam bardzo potrzebny. Po prostu dlatego, że z mieszkańcami Fromborka organizowanych było już tyle spotkań. Przyjeżdżało wiele najrozmaitszych ekip. Wiele rzeczy obiecywało. Te obietnice nie zostały spełnione. My się po prostu obawiali, że mieszkańcy nie przyjdą na spotkanie z harcerzami, którzy jako kolejni chcą pomóc w odbudowie miasta. I dlatego udekorowany spychacz objechał ulicami, zbiegła się dzieciarnia, zeszli się mieszkańcy. Mogliśmy zacząć z nimi rozmawiać. Ale jednak myśmy nie przewidzieli dobrze sprawy przygotowania mieszkańców do akcji. Widzisz, myśmy tego nie umieli robić wtedy po prostu. Myśmy wiedzieli tylko jedno. Zaczynamy jakąś wielką grę o front.